Cześć, witam Ciebie serdecznie. Przede mną jest pizza, którą właśnie wyciągnąłem z piekarnika. To, jak przygotowałem tą pizzę, cały przepis masz właśnie w opisie na moim kanale, także możesz zobaczyć, jak dokonałem tej pizzy, jak ją konkretnie krok po kroku przygotowywałem. Jest to, moi drodzy, pizza z Karoliną Reaper, z najostrzejszą papryczką świata, także teraz na Twoich oczach zjem jeden kawałek tej pizzy, ponieważ resztę zrobię na żywo, na streamie, na live'ie, który zacznie się już za pół godziny. No, oczywiście mówię o czasie, w którym to nagrywam, ale być może zapis live'a i w postaci shota zostawimy na kanale. Ale żeby wrzucić ten filmik, właśnie wrzucam, aby zjeść z Tobą. Oj, tu jeszcze kawałeczek Karoliny nam się, moi drodzy, zobaczcie, kawałeczek Karoliny nam się zapodał. Także musimy go zjeść. Zobaczymy, zobaczymy, kochani, co to będzie. Co to będzie? A reszta, moi drodzy, na streamie. Także smacznego, zobaczymy, czy dam radę, czy przeżyję. Ostre. Lekko ostre, wam powiem. Chyba pójdę po mleko. Tu mam jeszcze inne papryczki, zieloną, czerwoną, żółtą. Nie wiem, na ile one są ostre. To jest ciepłe. Pamiętajcie, że ciepłe potrawy zazwyczaj są bardziej ostre, bardziej odczuwalne. No, jest ostrawa. Może mało tej Karoliny włożyłem, bo tylko jedną na całą pizzę. Może trafiłem w tym małym kawałku mało tej Karoliny. Nie wiem. Zobaczymy, co będzie działo się na streamie. To już zobaczycie na żywo. A w tle, moi drodzy, słyszycie mojego Huskiego. Kto mnie zna, kto ogląda, ten wie. Husky Lady, która ślicznie śpiewa, która mówi. Teraz próbuje mi mówić am. Nuci am, żebym coś jej dał. Ale niestety nie dostanie, bo to jest zbyt ostre. Będę żył, moi drodzy, będę żył. Chyba, że, tak jak mówię, miałem fuksa. Resztę zobaczycie po prostu na żywo. Thank you.
No i cóż, moi drodzy, zjadłem kawałek tej pizzy. Teraz muszę ją szczerze ocenić. Ciasto, moi drodzy, wyszło super. Wyszło niezbyt chrupiące, czyli idealne na moje zęby, ale delikatnie chrupiące, tak powiedząc, czyli niezbyt twarde. Ale to właśnie czas ma na to wpływ. Zjadłem ten kawałek, który był wilgotny, bo tam troszkę wypłynęło tego sosu pomidorowego, soku pomidorowego. Jest ok. Jeśli chodzi o sos, którym posmarowałem pizzę dzisiaj w dużej ilości i w innej troszkę wersji, bo zamiast tymianku dałem rozmaryn, moim zdaniem również super, całkowicie inny smak, lepszy, także eksperymentujcie. Widzicie gotową pizzę, mi ona bardzo smakuje, także zaraz przystępuję do konsumpcji. Właśnie tutaj jest mój przyjaciel Husky, moja lady, która się dopomina, żeby coś tam jej dać, jakiś kawałek, żeby okruszek jakiś spadł. Zastanowię się, bo jest to papryka Carolina Reaper, nie chciałbym mojego psu zrobić po prostu krzywdy, dając jej taką ostrą papryczkę. Ja przystępuję, kochani, do jedzenia drugiego kawałka, resztę zjem z wami na żywo na streamie, który za chwilkę będę zaczynał, za chwilkę, kiedy nagrywam oczywiście ten film. Dziękuję za oglądanie, jeśli ten przepis przydał Ci się, jeśli pomógł Ci, zostaw proszę Ci łapkę w górę i napisz komentarz, będzie mi bardzo miło, pomoże to w pozycjonowaniu kanału. Jedzenie się przyjęło, także życzę Wam smacznego, moi drodzy, i dużo uśmiechu, kochani. Trzymajcie się, cześć.